sędziów, a teraz już tylko sportowe widowisko. Przypomnę tylko, że cała gala transmitowana jest za pośrednictwem telewizji internetowej Parksat z komentarzem utytułowanych i znanych nie tylko na Warmii i Mazurach trenerów Jarosława Piechotki i Rafała Mazurowskiego. Panie i panowie, przed nami walka pierwsza karty głównej w formule KLRUS Pro-Am. W narożniku niebieskim reprezentant klubu Vasyl Team Gdańsk, Damian Knaba! No powiem ci, Rafale, tego dzisiaj jeszcze nie mieliśmy, to już jest waga dość poważna do 102 kilo. Ja znam osobiście trenera Wasyla, on ma mocnych zawodników, jeżeli chodzi o formułę ciężkie. No i nie wiem, czy przyznasz mi rację, że Wasyl Kruszynek nie prowadzi. Tak, ja myślę, że on nawet specyfika jego bycia, jego zachowania chyba nawet mu na to nie pozwala, bo u niego nie ma miękkiej gry. Tam i trening, i zawody to jest na bardzo wysokim, mocnym poziomie. Tam deski to są po prostu deski. No i pamiętajmy, że Wasyl również walczył, też miał swoją przygodę, jak nie karierę. No tak, nie ukrywam, że ostatnie wyczyny na gołe pięści, powiem ci, no też w wykonaniu Wasyla i jego zawodników. Nie ukrywam, że w jednej z gal wygrał zawodnik, który u mnie zaczynał, a u niego gdzieś tam kontynuował walki. Był to Koperek Paweł, więc bardzo go dobrze znamy, pamiętamy. Tak. Nawet zaczynał chyba pierwszą galą, Rafał, u ciebie w Lubawie. Tak, tak, to prawda. Ale nie przypomnę sobie, jaki to mógł być rok, jakie to mogły być lata. No tak, dość dawno. 2007, 8, 9. Myślę, że to był taki, myślę, że bardziej 2009-10, ale bo to już był SUSZ, a ja w SUSZ-u byłem od 2008 roku. Także i Paweł wtedy był jeszcze takim bardzo młodym zawodnikiem. I mamy przeciwnika z Litwy. Ja wiem jedno, na Litwie naprawdę nie ma słabych zawodników. Tutaj przyjeżdżają zawodnicy dość mocni. Ja myślę, że ta kategoria 100 kilo, 102 kilo, ja myślę, że które te uderzenia będą świadczyły już o tej masie tych zawodników. No i tym razem o narożniku świadczy kolor rękawic, ponieważ zawodnicy już bez kasków, w formule Pro-Am. No myślę, że widowiskowo dla kibica, który jest bardzo blisko ringu, no będzie mogło się podobać. Uderzenia są zupełnie na innym, o innej sile uderzeń, prawda? No, oczywiście walka na zasadach K1, czyli tak jak już żeśmy o tym mówili, możliwe uderzenia z kolan w akcji pojedyncze kolano jedynie. Mogą być low kicki poniżej kolan również, czyli niskie kopnięcia. A tutaj też mile widziane byłyby backfisty. No widzisz, noga lekko z przodu, to już była próba wycięcia, także to się już dzieje. Na razie jest próba. Wiemy, że Rafał doskonale wiesz jako trener, jako zawodnik, że w takiej kategorii wagowej tutaj może być naprawdę złoty strzał. Szybko zareagował. No i drodzy Państwo, tak jak widzieliśmy, mocny low kick spowodował tak naprawdę zawodnik aż się przesunął. Także tutaj, czy ta walka będzie w pełnym wymiarze rund, powiem ci, może być zupełnie inaczej. To samo chciałem wspomnieć, że kategoria wyższa to już się rządzi swoimi prawami i mało kiedy jest w pełnym wymiarze. Także nic niewykluczone. Pisz, była próba nawet kolana. Oczywiście zawodnik się dobrze zabezpieczył, bo dobrze się broni. Ale o. No widać, że zawodnik z Polski, Damian Klawa, warunki ma, jest nieco wyższym zawodnikiem.
Tamten może jest bardziej dynamicznym, ale już jak Damian uderzy, to myślę, że zawodnik, przeciwnik już odczuwa. No przede wszystkim z tego, co mogłem zauważyć, tutaj to Litwin dość mocno na tył bije. No jest skupiony. Widzę, że te uderzenia na nim nie ma wrażenia, ale muszę ci powiedzieć, że... A i był backfist. To co mówiliśmy, backfist nie był za mocny, nie wiem czy zauważyłeś, ale spowodował przewrócenie przeciwnika, więc no na pewno te punkty skoczyły na korzyść Damiana. No na pewno akcja widowiskowa i z tego co zdążyłem zauważyć, backfist nie był uderzany częścią chronioną rękawicę, a kantem dłoni. Jest to patent między innymi znanego fightera Marcina Różalskiego, który nas też jakby instruował, że jak backfist bić, to nie częścią chronioną rękawicy, a kantem dłoni, wtedy jest bardziej zdecydowanie wymowny. No tak, raz, że na pewno tam jest mniej tej ochrony, czyli tej całej gąbki tego wszystkiego, no i ta część jest mniejsza, czyli myślę, że bardziej boli. Jedno nie ulega wątpliwości. Doczekaliśmy się drugiej rundy, a w tej kategorii wagowej różnie to mogło bywać. No tak, myślę, że ta końcówka i to liczenie no mogło jeszcze bardziej wszystkich jeszcze bardziej podkręcić do tego, że chcemy zobaczyć, można powiedzieć, finał tej walki jednak na deskach. Litwin próbował mocno zaatakować. Jest tu z pewnością duża różnica wagi, biorąc pod uwagę naszego zawodnika jest na pewno cięższy. Ale widzisz, nasz zawodnik bardzo dobrze unika tych uderzeń. Litwin myślę, że jak już trafi, to będzie to niezły strzał. Na tą chwilę dużo przyjmuje, ale myślę, że w takiej kategorii nawet przyjmowanie to też się odczuwa gdzieś tam na żebrach łokcie, prawda? Ja myślę, że jest świadom swojej kontroli i mimo, że jest, kiedy jest w opresji, potrafi zrobić ten wewnętrzny low kick, wycinkę i to pozwala no, nie uzyskać Litwinowi takiej zdecydowanej przewagi. Zgadza się. Aczkolwiek na tą chwilę chyba no Damian chyba prowadzi, nawet chyba w tej rundzie od samego początku. Tak. Litwin no, teraz wziął w narożnik, ale Damian chyba się tym nie przejął. Ponowna próba backfista. Oczywiście sędzia Vadim już to wyłapał, małe ostrzeżenie i dalej. Niezła bitka. Damian teraz próbuje ustawiać sobie przeciwnika, wbił go w neutralny narożnik. Damian ma swoich kibiców, jak słyszymy. Myślę, że też go podkręci do tego, że nawet gdyby mu tam chociaż przez chwilę gdzieś sił zabrakło, to myślę, że będzie na fali kibiców i do końca będzie walczył bardzo mocno. Ale i tak trzeba uznać, że dość na intensywnym tempie walczą, biorąc pod uwagę tą cięższą kategorię. Tak. Nie widzę, żeby Damian tutaj... No jest fajnie przygotowany tu wydolnościowo, nie ulega wątpliwości. Wydawało mi się przed chwilą, że tak jakby nabierał powietrza, ale chyba to, że nabrał powietrza, to zobacz. Gdzieś oddaje automatycznie już te uderzenia, kopnięcia na głowę, także no jest dobrze przygotowany. No i mamy trzecią rundę przed nami. No widać, że zawodnicy już są troszkę zmęczeni, ale to jeszcze o niczym nie świadczy. A może to też jest taka niespodzianka, a może to wszystko jest ukryte, że może zawodnik z Litwy tylko wygląda na takiego zmęczonego, a trzecią rundę pokaże, że będzie lepsza niż pierwsza w każdej walce, czyli że te siły ma na koniec. Ciężko oddycha, ale to może nie jest niczym dziwnym, tylko po prostu dotlenia się w tej chwili, żeby tą walkę do końca zawalczyć. Myślę, że Damian będzie w dalszym ciągu kontrolował mimo wszystko tą trzecią rundę, natomiast tu Litwin może odpalić konkretnie, tak. Ponieważ nie ma nic do stracenia, a był, pamiętajmy, liczony. Zatem może być ciekawie. Tak, no teraz już trzecia runda przed nami.
No, widać, że Damian sobie go nieźle ustawia, widzisz, próbuje wyciąć, odsłania przeciwnika. To co mówiliśmy? No, znowu kolano, co prawda może niemocne, niezbyt czyste. Ale do szczęki, tak, ponowna do wycinka, to robi na pewno przewagę. Jestem pełen podziwu, jeśli chodzi o Damiana. Tak. Patrząc na muskulaturę jednego drugiego zawodnika, to Litwin na pewno może się bardziej podobać. Widać, że jest wyrzeźbiony, ale to niczym nie świadczy. Damian ma jeszcze dużo mocy. Te ale długie zwróć drogi... uwagę, mimo gabarytów, jaki jest wszechstronny. Tak, dosłownie. Nie ma problemów z wysokością kopnięć. No, świetnie to się ogląda. I zobacz, tak jak powiedziałeś wcześniej, jakakolwiek gdzieś tam klincz, cokolwiek, zobacz co się dzieje. Automatycznie wychodzi kolano, automatycznie uderzenie na głowę. Czyli te schematy są wytrenowane, nie? Tak, tak, dosłownie. Wie co robić w bliskim kontakcie. No jak na razie Damian, tak jak powiedziałeś, bardzo mi się podoba. Litwin czeka na ten złoty strzał. Jest też mocny, widać, że jest mocny, tylko że Damian mu we wszystkim przeszkadza. Damian czeka. Jak trafi, to powiem ci szczerze, to może być niezły 10 sekund. Zostało 10 sekund. Tak. Myślę, że się już nic nie wydarzy. Pięknie, pięknie. I zobacz. Jest wysoki, zrobił duży unik. No, powiem ci, jako trener jestem pod wrażeniem Damiana. Do końca skoncentrowany, ciągle dominujący. Bardzo mi się podoba ta walka. Nie próbował na siłę wykorzystywać swojej fizyczności, swojej siły. Potrafił to uczynić technicznie. Zostanę werdykt tej walki. Zapraszam osobę wręczającą do ringu, a jest nią Szymon Rugieł. Czoptek, zapraszam. Tak, i teraz będzie już dekorowani zawodnicy. Widać, że zawodnicy zmęczeni, bo myślę, że te trzy rundy troszkę dały im się we znaki, ale bardzo mi się podobało, że do końca walka mogła się podobać. Panie i panowie, w pierwszej walce karty głównej gali Joptech Duet Fight Night 28. W formule K1 Rules Pro Am w kategorii wagowej do 120 kg. Jednogłośną decyzją sędziów zwyciężył Damian Klawa! W jego rywalem był Ignaz Paulik-Niewiciusz. Dziękujemy za walkę. Także coach Wasyl z pewnością zadowolony. Tak, dzisiaj coach Wasyl ma tam chyba 3 walki, o ile pamiętam. Myślę, zobacz, jest uśmiechnięty, pokazuje, ale on, zobacz, on do końca, dawaj, Damian. Czyli tak na dobrą sprawę, to nie chodzi o to. Walka jest walką, będą następne.